diabły, które zanoszą przedstawiciele apostołatu, uwaga, i charyzmatem jest modlitwa za każdego kapłana. Hostię, wodę i wino, które mocą Ducha Świętego Jezus przemienił w swoje ciało i w swoją krew. Podczas kapłania celebracji przyjmiemy postawę stojącą, która jest wyrazem głębokiego szacunku wobec Boga, obecnego w osobie kapłana. Po słowach przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie odpowiemy uroczystym, potrójnym amen, wyrażając tym samym naszą zgodę na wolę Bożą. Lecz weseli się sprawa.